Witajcie, wędrowcy. A więc chcecie zwiedzić świat Tamriel i poznać sekrety starożytnych zwojów? Nie wiecie, jak zacząć? Dobrze trafiliście, bowiem ja, Zetrik, z przyjemnością wprowadzę was w świat Elder Scrolls Online. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. Tak więc zakupiliście ESO, założyliście konto i zaczęliście tworzyć swoją pierwszą postać. Czeka na was szereg wyborów, które zdecydują o waszej przyszłości w Tamriel. Pierwszą, ważną decyzją jest wybór sojuszu. Tych mamy trzy, a każdy z nich jest domem dla trzech ras. Sojusze to Daggerfall Covenant, Aldmeri Dominion i Ebonheart Pact. Pierwszy oferuje wybór takich ras jak Bretonów, Redguardów i Orków. W drugim natomiast czekają na nas Khajiici, Bosmerowie i Altmerowie. Te dwie ostatnie rasy to rasy elfie, kolejno leśne i wysokie. Na koniec został Ebonheart Pact, który gości Nordów, Argonian i Danmerów, czyli mroczne elfy. Pozostali jeszcze dumni imperialni, którzy mogą należeć do każdego sojuszu, ale trzeba dostęp do nich dodatkowo wykupić. Byli bowiem częścią zakupu oryginalnej edycji kolekcjonerskiej. Pytanie, które na pewno rodzi się w waszej głowie, to jaką rasę wybrać? Prosta odpowiedź jest taka: tą, która wam się bardziej podoba. Specyfika ESO pozwala nam na dowolną kombinację rasa-klasa, a także używać dowolnych broni. Niemniej jednak niektóre rasy lepiej sprawdzą się z niektórymi zestawami umiejętności, a to ze względu na umiejętności rasowe. I teraz mam dylemat, bo nie chcę zanudzać was nudnymi statystykami, a przedstawić rasy w miarę przystępny sposób. Dlatego daruję sobie różne procentowe współczynniki umiejętności rasowych, a krótko opowiem, czego możecie się po nich spodziewać. Zaczynajmy! Na pierwszy strzał idą wysokie elfy, czyli Altmerowie. Mistrzowie magii, świetnie radzą sobie z kosturami magii zniszczenia. Dodatkowo mają zwiększoną ilość many i obrażenia magiczne, a ich regeneracja jest przyspieszona po użyciu umiejętności klasowej. Dalej mamy jaszczurzych argonianinów, którzy świetnie czują się w wodzie. Są mistrzami uzdrawiania, nie tylko dobrze posługując się kosturami leczącymi, ale też naturalnie zwiększając leczące moce. Są też odporni na trucizny, mają zwiększone zasoby many, a mikstury regenerują im dodatkowe zasoby. Przejdźmy do leśnych elfów Bosmerów. Ci niebezpieczni snajperzy świetnie sprawdzą się z łukiem w dłoni. Są niezwykle wytrwali dzięki zwiększonej staminie i jej regeneracji. Dodatkowo ciężko ich otruć, a także skryć się przed ich sokolim wzrokiem. Następni na liście są Bretoni, którzy noszą lekkie pancerze jak drugą skórę. Dodatkowo cieszą się dużą pulą many, a ich odporność magiczna i regeneracja są zwiększone. Efekt ten podwaja się, kiedy Breton jest podpalony, zmrożony lub porażony. Na koniec warto zanotować, że ich czary kosztują mniej many. Dunmerowie, czyli mroczne elfy. Jeśli zobaczysz takiego osobnika z bronią w każdej dłoni, to uciekaj. Ich mistrzostwo we władaniu dwoma ostrzami jest legendarne. Dodatkowo są niezwykle odporni na ogień, a ich mana i stamina są znacząco zwiększone. Zadają też więcej obrażeń. Khajiici, czyli ulubiona rasa wielu graczy, kotołaki, to niebezpieczne osobniki. Szczególnie upatrzyły sobie średnie zbroje, a dodatkowo mają większą szansę na zadanie krytycznych obrażeń, zarówno fizycznych, jak i magicznych. Dodatkowo mają więcej życia, many i staminy, a także cieszą się szybszą regeneracją tychże. Nordowie, mieszkańcy mroźnego Skyrim, to niebezpieczni wojownicy. Wyjątkowo umiłowali sobie broń dwuręczną, którą władają wręcz po mistrzowsku. Niestraszny im mróz, a do tego cieszą się zwiększonym życiem i staminą. Dodatkowo mają zwiększoną odporność na obrażenia i magię. Nie śpicie jeszcze? To dobrze, bo zostały nam już tylko trzy rasy. Orkowie to wyjątkowo twarde istoty. Ciężki pancerz jest dla nich lekki jak piórko, a broń zadaje wyjątkowo paskudne rany. Cieszą się też zwiększoną staminą, a zadawane przez nich obrażenia zwiększają tymczasowo ich żywotność. Redguardzi to urodzeni obrońcy. Miecz i tarcza to ich domena. Dodatkowo ich umiejętności pochodzące od broni kosztują mniej zasobów. Mają też więcej staminy i regenerują ją po zadaniu obrażeń. Na koniec zostawiłem imperialnych. Również świetnie radzą sobie z mieczem i tarczą jak Redguardzi. Mają zwiększone życie i staminę, a zadawane obrażenia regenerują im wszystkie zasoby. Uff, całkiem dużo informacji, prawda? Przetrawcie je na spokojnie, a ja poszukam zapisków o klasach postaci.
Tych jest tylko 6, więc powinno pójść całkiem gładko. Zanim jednak do nich przejdę, pogadam wam chwilę o systemie Świętej Trójcy. Chodzi mi oczywiście o formację Tank Healer DPS. W ESO podział ten również występuje, jednak jest on bardziej elastyczny od klasycznych przykładów. W teorii każda klasa może tu pełnić każdą rolę. To wszystko dlatego, że duża część umiejętności zależna jest od trzymanej broni. W teorii więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki mag chwycił za miecz i tarczę i pełnił rolę tanka. Takie buildy postaci faktycznie funkcjonują, jednak nie są zalecane dla nowych graczy. Dlatego przy omawianej klasie podpowiem wam, jaka rola jest preferowana dla każdej z nich. Gotowi? No to słuchajcie. Zaczniemy od Dragon Knighta, czyli mojego osobistego maina. Smoczy rycerze to mistrzowie sztuk walki, wykorzystujący straszliwą magię, która nagina świat do ich potrzeb. Jeśli lubisz zionąć ogniem, otaczać się kamiennymi pancerzami, czy zamykać swoich wrogów w potężnych szponach, to trafiłeś w dobre miejsce. Specjalizują się w zadawaniu ognistych obrażeń i świetnie sprawdzą się w roli tanka. Będzie z nich również dobry DPS, zarówno ten fizyczny, jak i magiczny. Następny w kolejce jest Nightblade. To przebiegli łajdacy, którzy wykorzystują swój spryt, aby wydostać się z tarapatów. Wykorzystują sztukę pozostawania w ukryciu, aby zadać potężne obrażenia swoim przeciwnikom. Jeśli lubicie pozostawać w cieniu i uderzać wtedy, kiedy to się najbardziej opłaca, to Nightblade będzie dla was. Świetnie sprawdzi się oczywiście jako DPS. Sorcerer to użytkownik sztuk tajemnych. Błyskawice nie mają przed nim tajemnic, a na jego wezwanie przybywają potwory z najgłębszych czeluści. Otocz się magiczną barierą i siej postrach na odległość. Sorcerer wzbudza trwogę w sercach swoich przeciwników. Jego słowa mocy przechodzą echem po polu bitwy, pozostawiając ze sobą tylko zgliszcza. Jeśli lubisz postacie magiczne, to na pewno Sorcerer wpadnie ci w oko. Pełni on rolę oczywiście DPS-a. Templar to prawdziwy rycerz światłości. Słoneczne blaski otaczają go, zadając obrażenia jego przeciwnikom i lecząc jego sojuszników. Jeśli szukasz spełnienia typowego paladyn fantazy, to trafiłeś pod właściwy adres. Tak samo, jeśli pragniesz oddać się leczeniu sojuszników, mamy tu bowiem do czynienia z jednym z najlepszych healerów w grze. Może też oczywiście pełnić rolę DPS-a, a całkiem nieźle radzi sobie jako tank. Warden to klasa, która trafiła do gry w dodatku Morrowind. Ci obrońcy natury zrobią wszystko, aby nie dopuścić do zniszczenia świata. W tym celu posługują się magią lodu, a na pomoc przyzywają potężnych zwierzęcych sojuszników. Jeśli dobrze czujesz się w otoczeniu zwierząt, to Warden będzie odpowiedni dla ciebie. Dla początkujących polecam go jako DPS-a, natomiast bardziej zaawansowani gracze mogą spróbować sił jako healerzy bądź też tankowie. Pozostał ostatni, Nekromanta. Został wprowadzony do gry rok temu w dodatku Elsewhere. Czy muszę mówić cokolwiek więcej? Ten władca umarłych nasyła na wrogów swoje nieumarłe sługi, aby wykonały za niego brudną robotę. Sam nie boi też się ubrudzić sobie rąk, zarówno na dystansie, jak i w zwarciu. Przyzywa kościane kosy albo rzuca czaszkami swoich wrogów w przeciwników. Może też wykorzystać swoją łączność ze światem umarłych, aby uleczyć rany swoich sojuszników. Świetny DPS, ale może pełnić każdą rolę w grze. Warto wspomnieć, że dwie ostatnie klasy, Warden i Nekromanta, wymagają posiadania dodatków, w których zostali wydani. Uważajcie więc, bowiem kupując gołą podstawkę, nimi nie zagracie. Od gry dzieli was już tylko kilka kroków. Wybierzcie wygląd swojej postaci według własnej fantazji, nadajcie jej imię i ruszajcie ograć tutorial. Ja was w tym miejscu zostawię, a więcej szczegółów podam w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że wam się podobało, a seria poradników zyska wasze uznanie. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i komentarz na dole. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.